czwartek przedsiębiorcy i przedstawiciele biur rachunkowych spotkali się z ekspertami podatkowymi z Suwalskiego Urzędu Skarbowego. Ci, którzy zdecydowali się na udział w szkoleniu, mieli wiele pytań dotyczących podzielonej płatności. Pytali o kulisy działania tego mechanizmu, bo jest to nowość i to dodatku rewolucyjna nowość. Jeżeli chodzi o ten nowy mechanizm podzielonej płatności, czyli w skrócie split payment, polega to na tym, że mając taką fakturę, otwieramy sobie okienko bankowe służące do przelewu i wtedy, jeśli decydujemy się na wykorzystanie tego mechanizmu z tej kwoty brutto, która wynika z faktury, wpisujemy sobie kwotę VAT-u, specjalne okienko, kwotę netto należną dostawcy i na poziomie banku automatycznie jest ta płatność rozdzielana, czyli faktycznie sprzedawca nawet nie ma pojęcia, nie jest pytany o zgodę, nie jest informowany o tym, dostaje tylko płatność netto na swoje konto, natomiast ten kwota VAT-u trafia na specjalne konto, tak zwane konto VAT-u. Obecni na szkoleniu dociekali przede wszystkim, czy osoby fizyczne płacące gotówką za firmowe zakupy nadal będą mogły to robić. Nie ma tu żadnych przeszkód. Do każdego rachunku rozliczeniowego prowadzącego w ramach działalności gospodarczej każdy bank albo spółdzielcza kasa, czyli tak zwany SKOK, otwiera taki techniczny rachunek, czyli tak zwane subkonto. Przedsiębiorcy są o tym informowani. Już w tej chwili mają informację, że otrzymali taki nowy rachunek. Z tym, że ten rachunek jest to tak zwany techniczny rachunek, do którego nie są wydawane żadne instrumenty płatnicze, bo jest to rachunek, należy pamiętać, o dość ograniczonej dostępności dla właściciela. Czyli, jeśli mogę słówko na ten temat, w zasadzie wydatki z tego rachunku mogą być dokonywane tylko, jeśli chodzi o zapłatę podatku VAT na rzecz Urzędu Skarbowego i zapłatę podatku VAT wynikającą z faktur otrzymanych od kontrahentów. Jednak środki wydawane w gotówce lub płatności kartą będą pobierane wyłącznie z zasadniczego konta. Gromadzone na rachunku technicznym pieniądze pozostaną nietknięte. Nie można tego rachunku traktować tak, jak do tej pory niektórzy traktowali jako rachunku środków finansowych przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie. Jakby sytuacja prawna wymusza korzystanie z tych pieniędzy wyłącznie na zapłatę należności publiczno-prawnych. To spore utrudnienie dla przedsiębiorców płacących gotówką, ale w opinii ekspertów podatkowych mechanizm to w zasadzie jest potężna broń, potężne narzędzie służące wyeliminowaniu jak największej liczby oszustw w podatku VAT. Zamrożone na rachunku VAT-owskim środki nie będą zatem w obrocie, ale ustawodawca przewidział sytuację, w której po pieniądze można będzie jednak sięgnąć. Można na wniosek uwolnić sobie te środki z rachunku VAT, bo będą się zdarzały sytuacje, kiedy podatnik nie będzie wpłacał podatku należnego urzędu, tylko będzie sobie na tym rachunku VAT kumulował, więc w takiej sytuacji można się zwrócić do naczelnika o przelanie tych środków na rachunek, zwykły rachunek rozliczeniowy. Nazywa się to w ustawie uwolnieniem środków. Wiele pytań dotyczyło również tak zwanych płatności zbiorczych. Tak zwane zbiorówki płacone na koniec miesiąca, głównie za paliwa. Bo każda taka faktura będzie musiała być płacona oddzielnie, ponieważ ten mechanizm wymusza w każdym jednostkowym przypadku wpisanie numeru faktury i kwoty przyporządkowanej do danej transakcji. Czyli nie można będzie tak jak dotychczas wpisać sobie w treści przelewu faktury od do, powiedzmy jest ich tam kilkadziesiąt, ponieważ każda transakcja będzie musiała być jednorazowo jakby zarejestrowana.